jako parafia, która nawet dwa razy taką noc konfesjonałów ma, Wielki Wtorek, jak również i Wielki Piątek, będzie okazja dla tych osób, które będą mogły skorzystać z sakramentu pokuty aż do 24. Księża będą w konfesjonale. Bywa czasami tak, że komuś zabraknie też odwagi, czasami czasu, by w ciągu dnia przyjść. Noc ma swoje prawa, szczególnie dla ludzi, którzy z jakichś powodów mają to życie uwikłane, przychodzą i czasami po wielu latach spowiadają się ze swoich grzechów, znów czują się, powiedziałbym, jakby nowym człowiekiem. To daje nam właśnie sakrament pokuty. I po Wielkim Piątku przychodzi Wielka Sobota. W sensie religijnym trwamy dalej na czuwaniu przy grobie, ale już od samego rana tłumy ludzi w kościołach, bo przynosimy święconkę, którą chcemy rozpocząć poranek wielkanocny, śniadanie o poranku. Zazwyczaj to jest właśnie ten moment, kiedy rozpoczynamy naszą wieczerzę właśnie o poranku Zmartwychwstania Pańskiego. W Krośnie Odrzańskim o pełnych godzinach jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych od godziny 10 do 15, ale również i we wszystkich naszych wioskach, w różnych miejscowościach, tak różnie w szpitalu, w kaplicy szpitalnej będzie też poświęcenie pokarmów, z tego co pamiętam, o godzinie 11 w kaplicy szpitalnej, też dla tych osób, które blisko mieszkają lub będą chciały właśnie tam przynieść, będzie taka możliwość. Wieczorem, powiedziałbym już w nocy, powinna się rozpocząć liturgia Wigilii Paschalnej. Biskupi i liturgiści bardzo proszą, by rozpoczynać to jak najpóźniej, a już przede wszystkim po zmierzchu, ponieważ się rozpoczyna od liturgii światła. Światło wtedy ma swoją piękną symbolikę, kiedy rozświetla ciemności. Rozpoczynamy od poświęcenia ognia przed kościołem, poświęcenie paschału i uroczyście wnosi się paschał do kościoła, gdzie są zgaszone światła, gdzie jest mrok i powoli te światło, które jest podawane do różnych osób, osoby mają świece, powoli widać, jak te mroki są rozświetlane przez światło od paschału, nazywamy to światłem Chrystusa. Trzymając zapalone świece, słyszymy główne orędzie Wigilii Paschalnej, tak zwany exultet, gdzie kapłan bez organów, bez żadnych instrumentów śpiewa a cappella właśnie średniowieczny hymn Exultet, który wysławia Boga za przedziwne dzieła w historii narodu Izraela, ale z wyakcentowaniem światła, na które cała ludzkość czekała, światła w osobie Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I potem następuje bardzo długa liturgia słowa. W tym roku wiem, że będzie aż 9 czytań, a więc maksymalnie rozbudowana, po to, by jak najlepiej pokazać, jak Bóg przez dzieje narodu izraelskiego przygotowywał naród do przyjścia Mesjasza. Wreszcie uroczyste Alleluja, które będzie śpiewane przez nasz chór, jak również później przez taką grupę muzyczną JP2, od skrótu Jan Paweł II, powiedziałbym pokolenie JP2. Cieszę się, że ta grupa coraz częściej właśnie ubogaca naszą liturgię. Po uroczystym zaśpiewaniu Alleluja jest odnowienie sakramentu Chrztu Świętego. Dawniej, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, czasami czekało się cały rok, by przyjąć chrzest.
szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie dorosłych, tak zwanych katechumenów. Musieli być przygotowywani bardzo długo, czasami rok, czasami dłużej nawet. I tym momentem wyznaczonym przez Kościół na chrzest była właśnie Wielka Sobota. Teraz, kiedy chrzcimy dzieci, najczęściej już jest tylko odnowienie sakramentu Chrztu Świętego, ale przeżyłem też przynajmniej dwa razy właśnie chrzest dorosłej osoby w Wielką Sobotę. Była przygotowywana właśnie długi, długi czas i Wielką Sobotę biskup udzielał kilku sakramentów, bo i sakramentu chrztu, i pierwsza komunia święta, i sakrament bierzmowania, można powiedzieć, w jednym momencie w przypadku dorosłych jest możliwe właśnie taka kumulacja tych sakramentów w jednym momencie. Kończy się Wigilia Paschalna bardzo późno, myślę 23. I wtedy jest uroczysta procesja proklamująca Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Powiedziałbym procesja rezurekcyjna, ale na zakończenie Wigilii Paschalnej. Odchodzi się już od tej mszy rezurekcyjnej w parafiach, kładąc przede wszystkim nacisk na Wielką Sobotę, bo to są właściwe, centralne, najważniejsze momenty naszej wiary, przeżyciowe Wigilia Paschalna. Oczywiście w Kościele wiele zmian dokonuje się nie rewolucyjnie, tylko ewolucyjnie i wobec tego zachowujemy dalej tą mszę rezurekcyjną, też z procesją wielkanocną, ale faktycznie nacisk jest położony w sensie religijnym, przeżyciowym na Wielką Sobotę. Zapraszam bardzo serdecznie.